Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Magdalena Walusiak, towarzyszy mi jak zwykle Bernard Kinow, który tłumaczy całość tekstu na język migowy. Szanowni Państwo, pamiętają Państwo na pewno znakomicie, że podróżujemy sobie podczas tych naszych wędrówek gadanych z południa województwa mazowieckiego na północ. Oczywiście zahaczamy również o krańce wschodnie i zachodnie tegoż województwa, ale nie omijamy także środka. Dzisiaj jednakże jesteśmy na najdalej na zachód wysuniętym cypelku województwa mazowieckiego, w takim bardzo szczególnym miejscu, gdzie zbiegają się w ogóle granice trzech województw, bo po pierwsze mazowieckiego, rzecz jasna, ale także kujawsko-pomorskiego i województwa łódzkiego. Jest to takie miejsce, które chętnie jest odwiedzane właśnie przez mieszkańców tych województw, dlatego że to są, najkrócej rzecz ujmując, mazowieckie Mazury. Taką nazwę często się stosuje, żeby chociaż w przybliżeniu dać znać, co to w ogóle jest za teren. No i rzeczywiście, można tu robić wszystko, bo są jeziora, więc można popływać, można się poopalać na plaży, można skorzystać z kajaka, ale można również wskoczyć do łódki. Można sobie powędrować wzdłuż brzegów jezior, ale również wzdłuż brzegów rzeki fantastycznej, która nazywa się Skrwa Lewa. Oczywiście istnieje również Skrwa Prawa, ale ona znajduje się po drugiej stronie Wisły, bo mniej więcej na wysokości Nowego Dworu Mazowieckiego Wisła, która wcześniej płynęła po osi północ-południe, skręca sobie i płynie pięknie, praktycznie pod kątem prostym skręca i płynie sobie w poprzek województwa mazowieckiego na zachód. I właśnie po części południowej Wisły, czyli na jej lewym brzegu, leży sobie pojezierze Gostynińskie, które właśnie odwiedzamy. No i na tym pojezierzu jezior jest ponad 70, czyli no, może nie jest to kraina tysiąca jezior, ale 70 to naprawdę też nie byle co. W samym Gostyninie jest ich całkiem sporo i są również plaże i jest kąpielisko miejskie, ale o tym za moment. Cóż można robić na pojezierzu Gostynińskim poza przyglądaniem się pięknym jeziorom i kąpaniem się w nich? A są to jeziora fantastyczne, bo czyste, jeziora rynnowe, pozostałości polodowcowe, podobnie jak górki, po których można sobie tutaj chodzić. Tak, właśnie w tym rejonie Mazowsza można sobie połazić po górkach. Nie są to góry bardzo wysokie. Zresztą właściwie jest to, powiedzielibyśmy, jedno pasmo, ale tak naprawdę jest to po prostu wał. Jest to wał polodowcowy, który ciągnie się na długości 14 km wzdłuż Skrwy Lewej. Rzeki, o której jeszcze Państwu opowiem, bo jest niesamowicie atrakcyjna dla kajakarzy, ale to za chwilkę. No tak, jak się nazywa ten wał? No, Dorotko, to już nie jest Kansas. Os. Os to jest takie określenie właśnie wału polodowcowego. Os Gostyniński. To jest nazwa tego wzniesienia, które ciągnie się wzdłuż rzeki Skrwy na długości 14 km, a najwyższą wysokość osiąga właśnie w okolicach Gostynina, 121 metrów nad poziomem morza. No i tam, gdzie jest najwyżej, jest takie wzniesienie, które nazywa się Dybanka. I tu mamy pierwszą legendę związaną z tym rejonem, ponieważ właśnie na szczycie tej Dybanki siedzieli sobie kiedyś rozbójnicy. Anna Brzezińska w takim cyklu powieści o zbóju Twardokęsku przypomniała przecudne polskie słowo grasanci. No więc ci grasanci grasowali w okolicy. Wiadomo, na kogo napadali. Na podróżnych, na kupców, na tych wszystkich, których mogli obrabować. No i siedzieli na tej dybance i dybali na cudzy majątek, na cudze życie. No i od tej pory góra jest dybanką. Ale to nie jedyna opowieść związana z tą górą. Podobno w jej wnętrzu kryty jest skarb. Bo w ogóle cała legenda dotyczy tego, że z zamku w Gostyninie, to mamy tutaj zamek, w którym nie dość, że są lochy, i to lochy zachowane, i to lochy badane przez archeologów jakiś czas temu. I ciekawe są efekty tych badań archeologicznych.
to te lochy miały prowadzić tajnymi korytarzami aż właśnie pod samą dybankę, gdzie ukryty był skarb. Nic nie znalazłam na temat tego, kto ten skarb miałby tam ukryć, ale sądząc po tym, że siedzieli tam grasanci, czyli rozbójnicy, którzy napadali na kupców, to może właśnie oni ten skarb tam ukryli. Są najbardziej w każdym razie podejrzani i myślę, że to jest najlepsza, a w każdym razie najlepiej oparta na legendach hipoteza. Dobrze, mamy zamek, mamy dybankę, cóż my tu jeszcze mamy? Mamy jeziora oczywiście. Jezioro, które zwie się Bartoszewo, no to jest takie jezioro na terenie samego miasta Gostynina, które ma kąpielisko. Nad nim znajduje się miejskie kąpielisko przy ulicy Dybanka, nomen omen. Zresztą niedaleko od tego jeziora znajduje się również rezerwat Dybanka. O, jak Państwo słyszą, ta Dybanka pojawia się, to piękne słowo przecież jest. Tak ładnie brzmi i tak może niepokojąco nieco się kojarzy, a jednocześnie jest trochę zabawne. Ale na terenie całego powiatu tych jezior jest dużo, dużo więcej. Zresztą nie tylko na terenie powiatu gostynińskiego, ale także na obrzeżach jego. Czyli tak, mamy te największe jeziora, czyli Jezioro Białe, które ma przepiękne plaże prywatne. Do tego ma niesamowicie czystą wodę. To są w ogóle jeziora rynnowe, polodowcowe i udało się ich nie zniszczyć, nie zanieczyścić. Na większości z nich obowiązuje zakaz używania łodzi motorowych. Jezioro Lucieńskie, chyba najsłynniejsze z tych jezior po jeziorach Gostynińskiego, z plażami, które są dostępne przede wszystkim przy ośrodkach wypoczynkowych, z których można korzystać. Z niektórych nie można, bo jak na przykład jest to ośrodek CBA, no to niekoniecznie. W każdym razie nie każdy tam się dostanie, ale z innych i owszem. Jest jezioro Szumino również bardzo dobrze znane tym, którzy lubią i spływy kajakowe, i pobyty nad jeziorami, a także harcerzom, którzy mają tam swoją stanicę. Jest też jezioro Przytomne, które ma piękne, dzikie plaże. Po jeziorze Gostynińskie to nie tylko Gostynin, ale także Łąck. A obok Łącka no to dwa jeziora łąckie, małe i wielkie. No i wreszcie największe jezioro po jeziorze Gostynińskiego, czyli jezioro Zdworskie ze słynną koszelówką, gdzie niegdyś była bardzo znana i ceniona galeria sztuki, ale niestety, te informacje, które mam na teraz, wskazują na to, że nie udało się jej ponownie otworzyć. Jeżeli mają Państwo inne, dobre informacje na ten temat, to bardzo proszę, by tę moją wiedzę poszerzyć i sprostować to, co mówię w tej chwili. No, skoro po jeziorze, to nie ma siły, muszą być tutaj legendy związane z wodą. I co ciekawe, te legendy związane są nie z tymi jeziorami największymi, których nazwy przed chwilą wymieniłam, ale z jeziorem Kocioł, które znajduje się na terenie samego Gostynina. Skąd się biorą te legendy? Prawdopodobnie stąd, że to jezioro znajduje się w miejscu, gdzie kiedyś było podgrodzie, bo zamek, który wyrósł dopiero w XIV wieku, być może na polecenie Siemowita III i była to wtedy tylko wieża na początku obronna. Później dopiero został rozbudowany, ale to jeszcze o zamku będę mówić. Natomiast wcześniej był tam gród. I to gród w ogóle powstał bardzo wcześnie, bo jeszcze w czasach przedchrześcijańskich, już w VI wieku naszej ery, istniał gród obronny na terenie dzisiejszego Gostynina. Później został rozbudowany. Książę Konrad Mazowiecki wydał taki nakaz. Zresztą to bardzo ładnie wynika z legendy, którą za chwilę będę Państwu czytać. No właśnie, skąd w ogóle nazwa jeziora Kocioł? Ponoć nie było tam wcześniej wody, ale kiedy już się pojawiła, to się tak zakotłowało, jak w kotle wrzało. Tak, chociaż woda wcale nie była gorąca, wręcz przeciwnie. Ale co tam było wcześniej? Wcześniej, w tamtym miejscu, kiedy już istniał gród, ale jeszcze nie było zamku, wcześniej w tamtym miejscu było starostwo, którym oczywiście zarządzał starosta, czyli dwór starosty sobie tam stał na skraju lasu, na skraju boru właściwie, w którym
no było mnóstwo zwierzyny łownej. W związku z tym książę Mazowiecki często zaglądał do swojego starosty, wyruszając z grodu na polowania, bo polować bardzo lubił. I zabierał ze sobą swoją drużynę na polowania, a w tej drużynie był również bardzo przystojny młodzian z odległego kraju, który wcale nie polowaniom na zwierzynę był tak oddany, a przybywał chętnie do dworu starosty, ponieważ starosta miał przepiękną, młodziusieńką żonę, która w dodatku tak urokliwie się rumieniła na widok młodzieńca z odległych krain. No tak, to co obce przyciąga, prawda? I jeszcze do tego owoc zakazany. No ale dopóki starosta w dworze urzędował, to wszystko było w porządku. Ale któregoś dnia książę wyruszył na wyprawę wojenną i starostę jako swego lennika zabrał ze sobą. Zabrał również przystojnego młodzieńca, ale młodzieniec postarał się, żeby szybko zostać rannym, tak niezbyt dotkliwie. W związku z tym odesłano go do grodu. On się zatrzymał po drodze w dworze starosty. Tam w czułych objęciach żony starosty szybko doszedł do zdrowia, a nawet do świetnej formy. No i tak upływał tym młodym ludziom mile czas. Żyli szczęśliwie, niedługo, nie zdążyli się doczekać pierwszej kłótni kochanków i już na dworze pojawił się upiór, bo starosta niestety na wojnie zginął. Zginął i dowiedział się, co się dzieje w jego domostwie i powrócił tam jako straszliwy potwór, który przeklęty zagrzmiał, obiada ci biada. Wnet jękiem wiatru zawyli szatani, z głuchym łoskotem zadrżała posada i zamek zniknął w rozwartej otchłani. W tej rozpadlinie, gdzie straszliwa zbrodnia znalazła karę, stanęło jezioro, przejmujące trwogą każdego przechodnia, co śmie w tę stronę iść wieczorną porą. To jedna z wersji legendy o tym, co znajduje się obecnie na dnie jeziora Kocioł. Te piękne strofy to niestety nie mojego autorstwa, ale pani Jadwigi Józefowicz, która wierszem spisała legendę o jeziorze Kocioł. Jak państwo słyszą, inspirowała się balladami romantycznymi, myślę, że zwłaszcza liliami Adama Mickiewicza, gdzie również jest wzgardzony mąż i wiarołomna żona, ale to nie jest jedyna wersja tej historii o jeziorze Kocioł. Podobna dosyć jest wersja o córce bogatych mieszczan, ale jest też historia o tym, że kiedyś było tam bardzo bogate miasto. I mieszkańcy tego miasta niestety dochowali się wody sodowej, która im uderzyła do głów, bo poczuli się lepsi, skoro byli bogatsi, skoro mieli więcej, skoro wszystko im łatwiej przychodziło, bo przecież ich miejscowość leżała na trakcie handlowym, więc świetnie się rozwijała. Poczuli się lepsi, a to w każdej legendzie jest dobry powód, żeby zostać ukaranym. W życiu niestety się to tak często nie zdarza. No i kiedy już zaczęli okazywać wzgardę swoim sąsiadom, wtedy właśnie ich miasto zostało zatopione. I to nie jest koniec tej historii, bo oczywiście, jak to często w takich opowieściach bywa, a samych legend o zatopionych miastach, gdzie były kościoły i od tej pory dzwony spod wody się od czasu do czasu odzywają, a niekiedy spod ziemi, bo czasami to bywało i tak, że kościoły czy całe miasta z kościołami zapadały się pod ziemię, to tutaj oczywiście również spod wody, zwłaszcza w okolicach Wielkiej Nocy, odzywały się dzwony z jeziora Kocioł, ale któregoś razu przestały. A stało się to tak. Pewna dziewczyna robiła pranie w jeziorze Kocioł. I kiedy płukała swoją chustę i próbowała wyciągnąć ją z wody, nagle zobaczyła, że do chusty przyczepione są kościelne wieże. Tak ją to wystraszyło, że puściła chustę. I wieże natychmiast skryły się pod wodą, razem z chustą niestetyż, ach niestetyż. No i koniec zabawy. Od tej pory nie ma już szans, aby wieże wynurzyły się ponownie i nie słychać już kościelnych dzwonów w miejscu, gdzie kiedyś prawdopodobnie po prostu było podgrodzie, bo tuż obok jest wzgórze nazywane Łysą Górą i tam właśnie mieścił się gród.
Natomiast zamek jest nieco bardziej na południowy wschód od jeziora Kocioł. Natomiast na północ od jeziora Kocioł, jak Państwo będą szli sobie od zamku, proszę bardzo, zamek, jezioro Kocioł, potem jest cmentarz i jeden z mieszkańców jakiś czas temu sygnalizował, że kiedy kopał na tym cmentarzu grób rodzinny, czyli kopał dość głęboko, dokopał się do śladów właśnie prawdopodobnie podgrodzia. Czyli ten teren, na którym dziś położony jest cmentarz, to kiedyś był teren, gdzie żyli, mieszkali ludzie. A dalej jest jeszcze jezioro Czarne, także między tymi dwoma jeziorami prawdopodobnie jeszcze było podgrodzie, natomiast bardziej na północny wschód, tam właśnie był położony gród. No a my tymczasem zajrzyjmy do zamku i do samego Gostynina, które, jak Państwo już słyszeli, no, historię ma olbrzymią, 1400 lat ponad już, skoro w VI wieku istniał tam gród. No a teraz jest tam zamek, ale oprócz zamku jest również sporo wody, bo są jeziora na terenie samego miasta. Jest rzeka Skrwa, lewa, bo prawa jest po północnej stronie, oczywiście tak, wpada do Wisły na prawobrzeżu, czyli po prawej stronie Wisły, a tutaj mamy Skrwę lewą. No a oprócz tego jest mnóstwo drzew. To jest miasto park, a może nawet miasto las. Proszę sobie wyobrazić, najbardziej zalesionym terenem w powiecie gostynińskim jest miasto Gostynin. Lasy zajmują prawie 54% ogólnej powierzchni. Zacytowałam w tej chwili przewodnik subiektywny po powiecie gostynińskim. Znakomitą pracę przygotowaną 7 lat temu, więc dane są w miarę aktualne. I jest to jeden z wielu przewodników subiektywnych po powiatach województwa mazowieckiego. Bardzo je Państwu polecam, ponieważ po pierwsze, one są bardzo solidnie przygotowane. Zresztą, no, sądząc po wydawcy, nie mogło być inaczej, bo ich wydawcą jest Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. Po drugie, zawierają niesamowicie ciekawe informacje, chociaż często dosyć suchym językiem napisane, ale tu akurat w przypadku powiatu gostynińskiego naprawdę dobrze się czyta ten przewodnik. A przede wszystkim te przewodniki są dostępne bezpłatnie przez internet, można je sobie ściągnąć, są w wersji PDF zazwyczaj. I oprócz tego, że tutaj znajdą Państwo bardzo dużo informacji na temat ciekawostek turystycznych na terenie powiatu gostynińskiego, to jeszcze znajdą tam Państwo cały rozdział poświęcony legendom, nie tylko związanym z Gostyninem, ale także z innymi miejscami na terenie tego powiatu, na przykład z miejscowością Legarda. A co do samego Gostynina, skąd się wzięła ta nazwa? No cóż, legenda myślę, że jest dość świeża, ponieważ dość świeże wydaje mi się imienina, a właśnie z nim związana ma być nazwa Gostynin, bo kiedyś według legendy bardzo dawno temu, bo za czasów Konrada I Mazowieckiego, żyła w tym mieście, no, wtedy to jeszcze nie było miasto, ale żyła w Gostyninie, żyła na tym terenie, bo przecież miast nie było również nazwy Gostynin. Żyła sobie na terenie tej osady kobieta imieniem Nina. I była bardzo troskliwą niewiastą, ponieważ troszczyła się o wszystkich przyjezdnych, czy tych, którzy przyszli na własnych nogach również. Nawet jeżeli widać było, że są biedni, zaniedbani, ale jeżeli byli zmęczeni drogą, to starała się o to, żeby znaleźli w jej miejscowości nocleg i coś do jedzenia i do picia. I tak właśnie zaopiekowała się, nic o tym nie wiedząc, księciem Konradem Mazowieckim, który później właśnie zaopiekował się też tą miejscowością, a chcąc uczcić gościnną Ninę, zarządził, aby ta miejscowość zwała się Gostyninem. I rzeczywiście z Konradem I Mazowieckim związana jest rozbudowa grodziska na terenie Gostynina, ale potem powstał zamek. Na początku wieża, jak wspominałam, Siemowit III najprawdopodobniej zarządził, żeby tę wieżę obronną wybudowano, a później Siemowit IV doprowadził do tego, że ten zamek został rozbudowany i
stał się bardzo szybko jego ulubioną rezydencją. Tam zresztą dokonał swoich dni książę Siemowit IV. A w międzyczasie również zajmowali się tym miejscem inni władcy. Żebym ja tu czegoś nie pomieszała. Oczywiście, że pomieszałam. Chciałam już powiedzieć, że to zamek został zaatakowany przez Władysława Łokietka, ale nie, nie. Łokietek interesował się jeszcze grodem, którego nie mógł zdobyć, a nie mógł go zdobyć, bo o ironio, wcześniej sam zadbał o to, żeby ten gród rzeczywiście był obronny. Zresztą gród wcześniej dał też sobie radę, oparł się ataką Wacława II Czeskiego. Także słyszą Państwo, pogranicze nie tylko mazowiecko-kujawskie czy mazowiecko-łódzkie w tym momencie, no i zamek. Zamek ma ciekawą historię, ponieważ do niego przybywało wielu władców. Kiedy zmarli dwaj ostatni książęta mazowieccy, teren ziemi gostynińskiej przejął król polski Kazimierz IV Jagiellończyk i osobiście przybył właśnie do zamku w Gostyninie, aby tam odebrać od mieszkańców Gostynina przysięgę na wierność polskiej koronie. Zamek kwitł, rozkwitał za Zygmunta Starego, kiedy jego właścicielem był starosta Krzysztof Szydłowiecki, który również ten zamek bardzo lubił i również dbał o to, żeby był coraz większy, piękniejszy. Zamek miał już tak, most zwodzony, miał podziemną zbrojownię i do tego miał 36 komnat. Nie był to Wawel, umówmy się, ale 36 komnat. Każda gospodyni domowa złapie się w tym momencie za głowę, bo jedna kobieta tego nie ogarnie. Przez dłuższy czas podobno przebywał w tym zamku, dokładnie w roku 1552, kolejny polski król, ostatni z Jagiellonów, Zygmunt II August, podobno właśnie po śmierci Barbary Radziwiłłówny, swojej ukochanej małżonki, tutaj przyjechał, żeby przeżyć w spokoju żałobę, a właściwie chyba, żeby pogrążyć się w rozpaczy, bo taka to była historia. I ostatnim władcą, który tutaj gościł, i to wcale nie z własnej woli, był władca niepolski, bo car rosyjski, który trafił tutaj po tym, jak hetman Żółkiewski zdobył Moskwę i car Wasyl IV Szujski został wtedy pojmany, przywieziony na Mazowsze i właśnie osadzony w zamku w Gostyninie. Według niektórych wersji przetrzymywano go również w lochach. I w lochach tych archeolodzy prowadzili badania i znaleźli na ścianach wydrapane herby. Więc najprawdopodobniej Wasyl Szujski nie był jedynym arystokratą, czy też człowiekiem wysokiego pochodzenia, który do tych lochów trafił, ale trafiali tam również inni możni i niektórych spotkał paskudny los, bo oto kolejna legenda związana z Gostyninem. I również ona prawdopodobnie oparta była na pewnych faktach historycznych, bo Gostynin, skoro tyle jest na tym terenie jezior i jeszcze przepływa rzeka, to są też tereny bagienne. W bagnach potrafiły się zachować przedziwne bardzo pozostałości przeszłości, na przykład resztki dinozaurów albo jakichś bardzo, bardzo dawnych stworzeń. W tym przypadku była to strasnozaba, jakby powiedział Gałczyński, ale rzeczywiście była to ropucha wielgachna, nawet uzyskała w jednej z relacji XVII-wiecznych nazwę żaby bufo, czyli z łaciny po prostu ropuchy. I była to straszna żaba, wielgachna, wlazła do tych lochów, proszę sobie wyobrazić, gdzie przetrzymywano skazańców i siedmiu żywcem pożarła. Na szczęście był tam również jakiś szewczyk, który tę paskudę zadźgał. I udało mu się przetrwać i nawet został, ponoć w jednej z wersji jest mowa o tym, tej legendy, że został dzięki temu uwolniony, bo w ogóle uwolnił Gostynin od takiego potwora. Więc no, skoro był taki dzielny, taki odważny, no to trzeba było go jakoś uhonorować i uhonorowany został właśnie tym,
że mógł powrócić na wolność, a za co trafił do Loków, to niestety nie wiemy. Myślę, że najprościej było tam trafić za niepłacenie podatków, ale i różne inne przewinienia pewnie też. Nie, są tacy, którzy się naśmiewają. No, zamek w Gostyninie to nie żaden zamek, co to w ogóle za zamek, to przecież kościół. Jest w tych słowach sporo prawdy, ponieważ zamek w Gostyninie, ten ukochany zamek Siemowita IV, jego ulubiona rezydencja, ten ulubiony zamek Krzysztofa Szydłowieckiego, w pewnym momencie no, przeżył zły bardzo moment. No, państwo się domyślają, Szwedzi. Oczywiście, potop szwedzki, ale to nie był jedyny powód, dla którego zamek zaczął się obracać w ruinę. Bo zaczęło się owszem od potopu, ale potem przetoczyła się tędy wojna północna, potem się przetoczyła tędy konfederacja barska, potem przyszli Prusacy po rozbiorze i co zarządzili? No zarządzili, że taka kupa gruzu, no to bardzo proszę, szanowni państwo, możecie to sobie rozebrać i wykorzystać te cegły, piękne gotyckie cegły na to, żeby wybudować sobie domy. No i coraz mniej zostawało z tego zamku, już tylko resztki nędzne. I wtedy teren zajęli Rosjanie i car Aleksander I zarządził, żeby na tym wzgórzu, gdzie są te ruiny, może coś się zaczęło dziać. A ponieważ akurat udało mu się ściągnąć do Gostynina aż 100 niemieckich sukienników, to podarował im tę górkę z ruinami, a oni z kolei, ci sukiennicy, którzy rozruszali miasto fantastycznie, bo i farbiarnie tam otworzyli, no oczywiście produkowali materiały, oprócz tego farbiarnie, pralnie, no naprawdę to był moment bardzo dobry dla Gostynina gospodarczo, to wynajęli architekta Hilarego Szpilowskiego, który z tego, co tam pozostało, wykorzystując fundamenty i wykorzystując budulec, zaprojektował i doprowadził do tego, że powstał tam piękny neogotycki kościół ewangelicki, no bo skoro Niemcy protestanci, więc ewangelicki kościół i dzisiaj nie ma tam już kościoła, to już nie jest świątynia, ale w tym miejscu, gdzie był kościół, w tej chwili jest sala kolumnowa. Udało się odbudować wieżę, udało się w ogóle doprowadzić do tego, że rzeczywiście to, co było już tylko kupą gruzu, wygląda jak zamek. Zresztą bardzo państwu polecam, żeby przyjrzeć się zamkowi w Gostyninie na zdjęciach satelitarnych, czy po prostu sięgnąć po mapę googlowską i zrezygnować z mapy, a zobaczyć to zdjęcie robione z góry, żeby wtedy widać, jaki jest plan tego budynku, że to rzeczywiście był budynek obronny, że to rzeczywiście był zamek. Dzisiaj jest tam hotel z restauracją, no i jest to hotel nawiedzony. Ponieważ dawny lokator podziemi, czyli tych lochów nieszczęsnych, ponownie się tam pojawił. Chodzi o cara Wasyla. Skąd wiadomo, że to jest właśnie on? Ponieważ parę osób go widziało, a że widziały również portrety, więc ta niewyraźna postać z długą brodą zdecydowanie była najbardziej podobna do tych postaci z portretów cara Wasyla. Co on tam wyprawia w zamku obecnie? Potrafi na przykład doprowadzić do tego, że w pomieszczeniu momentalnie spada temperatura. Było ciepło i nagle człowiek drży z zimna. I to nie tak, że przejdzie ciarka. Nie, nie, nie. To po prostu nagle spada gwałtownie temperatura. Albo gdzieś tam brzęczą łańcuchy. Czyli z tymi lochami coś było na rzeczy. Albo na przykład słychać tupanie. Albo trzaskanie drzwiami. No bo tu wiadomo, car, to co się będzie tutaj, przepraszam bardzo, szczypał. On drzwi za sobą delikatnie zamykać nie będzie. Zresztą po to tam się pojawił, żeby wszyscy wiedzieli, że on się tam znów pojawił. No i próbowano go obłaskawić, wprowadzając dania kuchni rosyjskiej do menu i chyba to trochę pomogło. W każdym razie, o ile jeszcze w prasie sprzed kilku lat można znaleźć wzmianki o Wasylu, to ostatnio jest dość cicho na ten temat, więc podejrzewam, że się trochę uspokoił. No i
Tak, my tu dojeżdżamy do samego końca, a tymczasem ja Państwu nic nie powiedziałam o skrwie. A to jest bardzo ważna i poważna sprawa, bo skrwa... Nie, może zacznijmy od tego. Pojezierze Gostynińskie leży praktycznie 20 km od Płocka. Między Płockiem a Kutnem, dokładnie podobne odległości są pomiędzy nimi. To ta oś taka z zachodniego południa, z południowego zachodu na północny wschód. Druga oś, bo taki krzyżyk nam powstanie, no to jest Włocławek i Nowy Dwór Mazowiecki. I to są te miejscowości, z których najbliżej jest na Pojezierze Gostynińskie. I rzeczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę z tych okolic wyskoczyć nad jezioro, żeby sobie popływać, czy żeby połazić, czy żeby pojeździć konno, bo tego nie powiedziałam, a to jest po prostu absolutny hit tego terenu, tutaj są szlaki turystyczne opracowane dla koni. I nie trzeba przyjeżdżać z własnym koniem, nie. Tu jest kilka stadnin, ta najbardziej znana to jest w Łącku, stadnina Ogierów. I oczywiście można tam na terenie stadniny pojeździć, ale można również skorzystać z konia i pojeździć szlakami turystycznymi dla turystyki konnej. Oczywiście można również pojeździć rowerem i można popływać kajakiem. No i to jest najwyższa pora, żeby o skwie lewej powiedzieć i ostrzec, nie z dziećmi. Nie, jeżeli ktoś nie czuje się pewnie w kajaku. To jest rzeka dla tych, którzy są doświadczonymi kajakarzami, lubią niespodzianki, nie przestraszą się, kiedy spokojna rzeka nagle zaczyna rwać jak szalona. Nie zaskoczy ich to, że trzeba kajak przenieść, bo przenoski to dla doświadczonego kajakarza jest normalka i nie mają z tym problemów. No ale proszę Państwa, skrwa płynie po terenie kompletnie nieuregulowanym. Tam pozostawiono te naturalne warunki. Rzeka nie jest szeroka. Meandruje sobie, wygibasy różne uskutecznia i trzeba się naprawdę nieźle namachać, żeby po pierwsze zmieścić się z kajakiem, żeby skręcić odpowiednio szybko, żeby utrzymać się w momencie, kiedy zmienia się prędkość nurtu, a w dodatku jeszcze płynie się niekiedy zielonymi korytarzami, bo to jest rzeka, która płynie przez las. I rzeka nie jest szeroka, ona jest właściwie wąziutka. I te gałęzie tworzą zielone korytarze. Czasami są przeszkody w postaci zwalonego pnia. No to wiadomo, że trzeba przetargać kajak i nie ma innego wyjścia. Także tylko dla doświadczonych kajakarzy. Czy to najważniejsze rzeczy wszystkie powiedziałam? No tak, szlaki rowerowe i szlaki dla tych, którzy kochają jeździć konno. No, jeżeli Państwo mają ochotę wśród jezior pojeździć, to polecam. Jeszcze tak na moment wracając do skrwy, ona między tymi jeziorami sobie śmiga i na przykład można ze skrwy wyskoczyć sobie na jezioro Lucień, po tym jeziorze kajakiem popływać. No i, a jeżeli nie, no to od razu do Wisły. I też piękne tereny po drodze. Strasznie się dzisiaj rozgadałam, a miałam jeszcze historię o strzydze, w ogóle co to jest strzyga, ale nie będę już Państwu tłumaczyć. Wspominałam o tym przewodniku subiektywnym. Tam Państwo znajdą opowieść i o strzydze, i o jeszcze innych, na przykład historiach związanych z wojnami napoleońskimi i z polskimi powstaniami z XIX wieku. No to przede wszystkim piękna historia o pani leśnych ostępków, no ale... Nie kończymy, drodzy Państwo, bo tyle jeszcze jest przed nami wypraw, a trzeba się do nich trochę przygotować. Więc dziękuję bardzo za uwagę. Magdalena Walusiak, Bernard Kinow. Do zobaczenia w następnym odcinku. Wszystkiego dobrego i cudownych podróży Państwu życzę.